Siema, dzisiaj zagramy w Songs of Conquest, czyli gierkę, która przez wiele osób jest nazywana jako następca Heroes 3. Co prawda, moim osobistym zdaniem, Heroesy 3 żyją aż do dzisiaj, właśnie poprzez moda hota, poprzez rankingi, rankedy, ogólnie tryb competitive. Tutaj niestety tego nie ma i jestem aż zdziwiony, bo moim zdaniem te właśnie tryby competitive, ludzie lubią rywalizować, więc takie tryby moim zdaniem wydłużają po prostu życie gierek, więc myślałem, że jak wychodzi nowa gierka w 2022 roku, to już będzie miała zaimplementowane jakieś rankedy, rankingi i tak dalej. No ale niestety tego nie ma, więc ja bym powiedział bardziej, że to jest przejść kampanię i w sumie tyle, póki nie ma żadnych rankedów. No bo ile można grać kilka mapek z jakimś tam znajomym, nie? Tym bardziej, że no ciężko się gra w takie gierki na multi. I z tego co wiem, tutaj chyba nie ma ograniczonego czasu na tury, albo trzeba to ustawić. No, tak więc póki co mamy grę jednoosobową, gra wieloosobową, gdzie po prostu sobie wchodzimy do lobby z jakimiś ludźmi i tyle. Editor map. Tu możemy sobie edytować mapki, robić nowe i tak dalej. W tym edytorze, z tego co wiem, to też właśnie twórcy robili te mapy. No i mamy mapy społeczności. Możemy sobie tutaj oglądać różne mapy, czy też mody, bo są nawet jakieś tam 2 czy 3 mody. No i jest kilka mapek. Póki co, gierka wystartowała wczoraj. A my co? Pykniemy sobie gierkę jednoosobową, żeby to ładnie, sprawnie, szybko poszło. I mamy tak. Mamy dwie kampanie i później mamy kampanie, które możemy wczytać robione przez innych graczy, nie? Z tych modów tam. Z tych mapek. Także weźmiemy sobie pieśń. Pyk. Aha, i tutaj jest kilka, okej. Okay. Kilka misji. Tutaj są cztery misje. A tutaj mamy też cztery misje. Czyli 8 misji tak naprawdę. Dobra, rozpocznij. No i jesteśmy na ławce, co jest fajne, to cała gierka jest w języku polskim, więc to jest akurat super fajne. No i mamy początek. Grafika jest pixelartowa trochę, 2, 2,5D z tego co wiem. No i mamy tutaj nowa władczyni, bla bla bla. Ja może tego czytać nie będę, jak ktoś chce, to może sobie zapauzować, przeczytać to i będzie wiedział co i jak, nie? Więc tak to wygląda. Chodzimy prawym przyciskiem myszy, co jest... Myślałem, że będę chodzić lewym tak naprawdę, ale okazało się, że nie. Tutaj tak, dostaliśmy plus 2 ruchu na jedną turę, okej. Okay. To co, tutaj nic nie ma, więc idziemy sobie dalej. Tutaj mamy zabity dowódca, źródło bogactw. Zobaczmy, co tu jest ciekawego do zebrania. Zabity dowódca nosił barwy kogoś tam oraz emblemat oddziałów rezerwowych z Wronowa. Ginąca ruda to jedno, ale powstanie przeciwko oddziałom było znacznie poważniejszą sprawą. I co dostałem? My to nie wiem. Dobra, musimy zakończyć turę. Gra zapisana. Także lecimy dalej. Tutaj mamy jednostki. Mamy pięciu strażników i pięciu piechurów. Brabowany wóz. Źródło bogactw. O, 500 złota dostałem. Fajnie. Możemy iść sobie dalej. Kończymy turę. I tak, mam cel, udaj się do Krzemiennych Wzgórz. A, czyli na lewo mam iść. Mam tam mapkę, okej. Okay. Aureliański Kamień Milowy. Co tu dostaniemy fajnego? A tu chyba zrobił się mobek. Z lasu wyszli ranni żołnierze. Witaj pani, rezerwy z Bronowa czekają na twoje rozkazy. Okej, okay, czyli oni będą... Dobra, tutaj mamy kopalnię złota. To nie chłopi zbrojni, narzędzia i noże, mają kusze i miecze. O kurde, czyli może być grubo. No pewnie, biorę wszystkich. Git. Dobra, dostaliśmy po pięciu chłopów. A, i teraz mam cel, żeby odbić kopalnię. To może pójdę najpierw do tej kopalni. Tu mam jakiś stary obóz do zwiedzenia. Ja wolę jednak strażników. Wydaje mi się, że na singlu jednak to podospad. Mamy trzy ruchu. Okej. Czy ja mogę walczyć? Nie, musimy zakończyć turę i teraz będzie pierwsza nasza walka. Nie zamierzamy. Lepiej wróć do zamku i szykuj się na burzę. Podobno jakaś nadchodzi. Jedna nadchodząca burza to mój gniew. No i teraz tak. Na początku
sobie rozmieszczamy jednostki. Oczywiście ja bym chciał ich dać jak najdalej. Tu jest, będzie chyba high ground. A nie, ty, tu jest high ground. Dobra, czyli dlatego mi... Czyli zrobiłem coś takiego, żeby mieć na high groundzie. Nie, nie do końca wiem, co daje high ground, ale high ground jest zawsze dobry, ok? Umówmy się. Bitwa. To są ogólnie kusznicy, więc ja muszę do nich podejść. Nie wiem też, ilu ja zabiję. O kurczę. No, troszkę biją. Od 9 do 10. Pyk. Dobra, wszyscy padli, fajnie. Ale grafika mi się podoba, mega. Tym bardziej, że ja też lubię pixel art. 5, 10. Aha, bo to na hita, dobra, pyk. I... pyk. No i... łatwiutko poszło, zwycięstwo mamy. Szybciutko to poszło. Okej, stracone oddziały. 3 straciłem niestety łuczników. O, i nasz bohater wbił poziom i teraz możemy sobie wybrać jedną z 3 umiejętności. Czyli daje możliwość utworzenia armii z 4 oddziałów. Te oddziały zyskują 20% odporności na obrażenia wręcz. Te oddziały zyskują 10 ataków wręcz. Ja bym chyba wziął to, żeby mógł mieć większą armię. Bo pewnie się przyda. Mamy kopalnię. No i co? I teraz musimy wrócić aż tam. I na lewo trzeba iść. Dobra, także kończymy turę. I lecimy sobie dalej. Co tu mamy? Stare pole bitwy. Źródło mocy. 20 obrony, ale minus 10 ataku. Czas trwania. I to mamy tylko na jedną bitwę. Okej. Okay. Z jednym porządku czas trwania jedna bitwa. Ten stary obóz chciałbym jeszcze zahaczyć. Zobaczyć, co tam jest ciekawego. Stary obóz. Tutaj 2 obozy mamy. Milicja albo złoto. Nie wiem, czy to złoto w ogóle będzie mi do czegoś potrzebne, także póki co biorę jednostki. Skrzynka ze skarbami poziomu 1. 1200 złota, okej. Okay. Myślałem, że będą jakieś lepsze skarby. Jakieś, nie wiem, artefakty czy coś. Jakiś ekwipunek. Setki lat temu Imperium Aurelii obejmowało cały świat. Posągi cesarzowe wciąż rozsiane są po Arleonie, a ludzie z rozmarzeniem wspominają złote czasy Aurelii. Nie wiem, chyba expa dostałem troszkę. Chyba itemka dostałem teraz. Nie wiem, jak to zobaczyć. Karta powiernika? Tak, dostaliśmy zbrojkę, która daje plus 4 obrony. Tutaj mamy umiejętności. Mamy dowodzenie, a że 4 oddziały i 10% tego, okej. Okay. Idziemy tutaj, mamy 6 piechurów. Także no, armia rośnie w siłę. O, i tu mamy bitkę. Musimy przejść przez blokadę. Armia liczy od 25 do 100. Zagrodziła barykada obsadzona przez niewielki oddział uzbrojonych chłopów. Znika stąd. Krzemienne wzgórze to teraz wolna kraina. Dobra, bla, bla, bla. No i tak, oni są na high groundzie. Dobra, w sumie okej. Okay. Dla mnie spoko, może być takie ustawienie. Zobaczymy. Bitwa. Bitwa, bitwa. W sumie do tych do góry podejdę, bo tych raczej rozwalę. A, on nie ma zasięgu na nich. No dobra, to rozwalmy tych. On nie zabije wszystkich niestety. No ale dobra. Aj. Nie ciekawie. Dobra, tego uderzymy. Pyk. Ja bym musiał nim podejść. Jak tu podejdę? Podczas przeładowania. O, albo on przeładowuje, okej. Okay. Pyk. I pyk. Dobra, i mamy walkę wygraną. Niestety troszkę straciłem tych piechurów. Tylko nie wiem ilu, zaraz zobaczymy. Ilu piechurów poszło. A, nikogo nie straciłem. Okej, okay, myślałem, że straciłem. Tu mamy wóz, 600 złota. Rycerze bez sztandaru. Ja tutaj ogólnie muszę przyjść. Rycerze, łucznicy to niezwykli bandyci. Zawsze chciałem zabić powiernika.
O kurde. I będzie bitka. Jak dam tutaj może? Zobaczymy. Powinno być okej. O, czyli tutaj mamy. O, ty, jakieś konie. Od jednego do dwóch tylko zabiję. Kurde, te konie to mocne mogą być. Nie masz zasięgu na niego? Dobra, jest. Pyk. Pyk. Źle to zrobiłem. Myślałem, że nie zdoła mi podejść, jak ja się troszkę odsunę. No ale niestety. Dobra. Konie leżą, także możemy już iść. Kurde, też w sumie źle, że podszedłem pod niego. Aj. Dawno nie grałem w takie gierki typu Heroesy. I tak to później jest. Dobra, ten ma przeładowanie, to mogę nim podejść. No, stracę troszkę jednostek, niestety. I pyk, ale on tylko jednego zabija, kurde. Mocni są już. Poza zasięgiem. A jak tu podejdę? Nadal poza zasięgiem. No kiepsko, kiepsko. Dobra, ja on ich dobije, tak? Tak. Ale dużo wojska straciłem. No i niepotrzebnie tak naprawdę. No ale cóż, jest jak jest. No 10 aż straciłem, także kurde. Nie tak to miało wyglądać. Dobra, tu już dalej nie pójdę. I tutaj chyba będzie zaraz miasteczko. Zbadaj polane nadziei. Aha, czyli aż tutaj muszę iść. To którędy? Tutaj w dół będę musiał iść. Najpierw sobie poklikamy tutaj. Wszędzie. Dobra, mamy 75 zł na turę. O, mogę kupić chłopów. Tu ci kusznicy, tylko nie wiem, czy jeszcze jakiś innych będę mógł tutaj kupić, dlatego na razie zostawiam. Ale chyba nie. Wydaje mi się, że innych już nie będę mógł kupić. Chyba, że tutaj jeszcze. Nie, dobra. Będziemy ich kupić, kupujemy ich. O, 30 kupimy, pyk. Dobra. Jeszcze chciałbym wziąć te kamienie. Nie wiem, czy one mi będą potrzebne, ale mogą się przydać. Czyli tak, pójdziemy sobie tędy. Zobaczyć tam. Okej. I musimy iść tam w dół. Koniec tury. Co to jest? Kopiec. Źródło mocy. I co, będzie bitka? A nie, dostałem łuczników. Okej. Za friko, to biorę. To jeszcze mam jakieś rzeczy do pozbierania. Czy ja chcę jeszcze tą milicję w sumie? Tu je mogę chcieć. Mogę chcieć, bo mam i tak miejsce na nich. Także spoko. Dobra. Dawaj tą milicję. Im więcej, tym lepiej. O, 500 PD. Armia z 5 oddziałów. Dawaj, lecimy. Więcej. Większa armia. Tu mamy. O, plus 2 ruchu. Tu mamy bitkę. Najemnicy z Barii. Dobrze, więc tak, damy ich tutaj. Cyk. Tych może bym dał tutaj. Tych tutaj. Oni najpierw sobie podejdą tutaj kawałek na High Granda. I powinno być całkiem ok. Ale ty, mała mapka. Dobra. To on niech sobie stoi jedną turę. Jak oni podejdą, to on ruszy. Żeby nie wziął też hita za friko. Bo nie o to chodzi. Tyk.
Nie ma zasięgu, jak tutaj podejdzie, to już ma, okej. Jednych mamy z głowy. Pyk. Mało mam, kurde, tych piechurów. Przydałoby się ich więcej. Dobra, on ma przeładowanie. Ten też. Dobra, chyba tych wykończymy. Nim się cofniemy. Pyk. Pyk. Dobra, no i mamy to zwycięstwo. Tych piechurów by mi się więcej przydało, kurde, bo nie mam nikogo na mele za bardzo. Mam samych praktycznie, mam tych i łuczników, i kuszników. Już czterech ich straciłem. O, mamy kolejny poziom. Odporność, walka wręcz. To może mi się przydać. Polony budynek. Okej, złotko. Drogowskaz. Polana nadziei. Ja tak powoli będę klikać, jak ktoś chce, to może sobie poczytać, o co tu chodzi. Bo ja jakoś super akurat fabuły w gierkach nie lubię i tak średnio mnie interesuje, ale jak ktoś chce sobie poczytać, to proszę bardzo. Mi się po prostu gameplay podoba. Lubię grać w gierki turowe, także... Nie potrzebuję, ja osobiście nie potrzebuję fabuły. Dla mnie to w grach mogłoby nie być fabuły. Dobra, pyk. No i tyle, ukończony cel. Wyzwól... O, mogę kupić chłopów. Dobra, tylko co on robi? Człowiek muzyk. Atak wręcz. Okej, czy on wręcz bije? Dobra. Przyda się, hop. Zabity dowódca. O, rękawice. Biorę. Dobra, i muszę iść i na prawo, i na lewo. A tu jeszcze... A nie, tu byłem już, dobra. Zobaczmy turę. Pyk. Dostałem złotko. Nic nie ma. O. Dodatkowy ruch. Pokonaj wrogiego powiernika. O kurde, będzie chyba jakaś... Jakaś większa bitka chyba będzie. Ta. Armia liczy od 25 do 100. O, dobra, ja tak ich zostawiam w sumie. No. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Czy on ma jakichś łuczników? Ma. Chłopa co... ma... Chłopów, którzy strzelają. Na nim lekko podejdę, ale tak lekko. Damy obronę moim. Z tymi łucznikami nie powinno być problemu. Ja ich powinienem rozwalić całkiem... Całkiem łatwo. Aha, tylko że ja zasięgu nie mam. Nie mogę wejść. Kurde, jakiś high ground by się przydał. A jak tu podejdę? A, nie mogę nic zrobić. No właśnie, problem jest taki, że... Dobra, mam zasięg. Git. I teraz tego, pyk. Dobra, jednych włóczników mamy z głowy. Ty, co on tak daleko poszedł? 8, cyk. No, oni niech już padną, bo i tak są useless. W sumie. Pyk. Zawsze coś przytankują, nie? Także spoko. 2-8. Zobaczmy. Niestety 8 się nie udało. Przejdziemy nim na high granda. 11-3. Łucznicy chyba nic nie biją. Dobra, tego, pyk. Czekaj, czy wszystkich zabiję. No niestety, jeden został. Dobra.
Tym mamy przeładowanie. Poza zasięgiem. No dobra, dobij ich już. Pyk. I mamy to. Pokonaliśmy pierwszego wrogiego powiernika. Całkiem łatwo poszło. Coś tam straciłem, ale... Ale nie było tragedii. No, coś tam sobie gadają. Ja mówię, jak ktoś chce, to może sobie popauzować i poklikać. Poklikać, poczytać. Co tam ciekawego się dzieje. Dobra, to sobie skipniemy. O, i koniec pierwszej misji. Z drugą misją polecimy w kolejnym odcinku, także do następnego.